Cześć maniacy z Speedwaya, ale zimno, ale już za chwileczkę, już za momencik fantastyczne emocje na Narodowym i nas mam nadzieję rozgrzeje wielki żużel w takim stopniu, że nie będziemy musieli siedzieć przy grzejniku, tylko na tych trybunach dookoła, gdzie jesteśmy. Mój kamerzysta, zawodowiec, bo były żużlowiec, Maciej Pietraszek. Dookoła tutaj pokażę. Różnie mówią, już w końcu nie wiem, 56 czy 60, w każdym razie ponad 50 tysięcy ludzi na żużlu. Dzisiaj, gdy jechałem do Warszawy, zastanawiałem się, kiedy po raz ostatni na żużlu mieliśmy taką frekwencję i wykombinowałem, że na słynnym Empire Stadium na Wembley w 81 roku, gdzie było około 80 tysięcy ludzi, to jest największa frekwencja na zawodach żużlowych od tamtego czasu. Na tamtych zawodach pamiętnych, bo ostatnim na Wembley w Londynie wygrał Amerykanin Bruce Pennell, na drugim miejscu był Ole Olsen, ten, który 24 godziny w znoju i trudach tutaj układał ten tor. Na trzecim miejscu Tommy Knudsen, a więc największa frekwencja od 81 roku. Ja całkiem ostatnio nagrywałem filmik przed Gwardią w Warszawie. Tam była ruina, wszystko się sypało. Tutaj jest Francja, elegancja. Jedynie co się sypie, to notabene tor. Mam nadzieję, że wytrzyma do końca zawodu i wytrzymają zawodnicy na tym torze w jednej, że tak powiem brzydko, kupie, nikt się nie połamie, jedynie ewentualnie nasze głosy na trybunach. Czyli tak, największa frekwencja, układany tor, też o tym kiedyś opowiadałem, kiedy byłem w Monachium na stadionie olimpijskim, tam opowiadałem, że pierwszy taki finał na torze jednodniowym był w Los Angeles 82 rok, później Monachium 89 i pierwsze Grand Prix na układanych torach było w Berlinie 2001 rok. Tam padało, strasznie padało, było cholernie zimno, nie miałem piecyka, nie miałem dachu, miałem tylko podkoszulek, zmarzłem cholernie, a tu, proszę bardzo, nic mnie nie zmoczy, a tylko żużlowe emocje rozgrzeją, mam nadzieję, nie tylko mnie, tylko wszystkich pasjonatów żużla, co do jednego z tych 56 tysięcy, tego mechanika, tego pana to rozgrzeje, tak, za chwilę rozgrzeje opony, tu mechanika, ja wiem, czy to międzynarodowe zawody. Jego już rozgrzało. Polish. Okej. Okay. Czyli w takim razie, kto musi wygrać? Polak. A który? Taju Finden. Tak, niech wygra Polak Taju Finden. Cześć, miłego żużla. Hej.